TVG9, światli i mądrzy redaktorzy z Gazety Wyborczej, z Tok FM straszne podnoszą larum z powodu tego, że raz na jakiś czas, no zdarza się tak, że sąd podjął decyzję w sprawie przyznania opieki nad dzieckiem, no pod prąd trendom, i przyznał tymczasowo opiekę ojcu i polecił kuratorowi zabrać dziecko od matki i przekazać ojcu. Ojciec i matka są takimi samymi rodzicami i no najlepiej gdyby nawet w przypadku rozwodu, czy gdy no w ogóle do związku między rodzicami nie dojdzie, gdy jest dziecko pozamałżeńskie, żeby opiekę w miarę możliwości wykonywali wspólnie. O to chodzi właśnie w aktualnym projekcie opieki naprzemiennej, który tam w Sejmie jest no, w bólach rodzony. Oczywiście czasem są sytuacje, no, że sąd musi rozstrzygnąć pewien konflikt, ale to powinny być wyjątki. Generalnie powinna być zasada opieki wspólnej, zakazu alienacji rodzicielskiej, a sąd nie powinien być no, takim sądem rodzinnym, jakim jest w tej chwili, tylko podejmować typowo takie cywilnoprawne rozwiązywanie konfliktów pomiędzy rodzicami, pomiędzy ojcem i matką. No, ale Gazeta Wyborcza nie może przeboleć, że jak można było ojcu przekazać dziecko. Jakoś spokojnie przechodzili do porządku dziennego nad tym, że ojcowie do tej pory byli poniewierani, i to totalnie. Przechodzili do porządku dziennego nad jeszcze straszliwszymi rzeczami, kiedy pełnym rodzinom kochającym i w miarę dobrze funkcjonujących, których pojawiła się jakaś trudność, bez dłuższego zastanowienia odbierano dzieci. No tam po jakiejś opinii urzędników socjalnych czy wybitnych psychologów. No i właśnie ci psycholodzy. No akurat rodzicami Piotrusia, o którego ta cała awantura wybuchła, są psychologowie, i to z tego, co czytałem, całkiem dobrzy, tam z osiągnięciami naukowymi. I no, widzimy tutaj, że no, szewc bez butów chodzi, i psychologowie są takimi samymi biednymi, słabymi i niedoskonałymi ludźmi jak my wszyscy, i mają takie same problemy. Także oni również nie mogą być bogami, ich opinie też nie mogą być absolutną podstawą do jakiejś subiektywnej ingerencji w rodzinę. Także może powstrzymaliby się panowie redaktorzy od tego ataku na sąd, który no wyjątkowo podjął decyzję taką pod prąd, wbrew trendom. Nawet nie dyskutuję o tym, czy jest to decyzja dobra, ale ta cała nagonka na to postanowienie sądu jest dla mnie trochę obrzydliwa.